Hej, dzisiaj lecimy na IF, znaczy przynajmniej postaram się tam polecieć, bo na poprzednich save'ach czasem miałem no, problem z tą misją. No ale dobra, raczej się uda. Kontrakt już jest wzięty i jest tutaj, żeby... Ojoj, muszę przelecieć obok IF, zebrać dane i spróbować wrócić, więc... No, jak mówiłem, mogę mieć problem, ale raczej się uda. Najpierw poczekajmy na to, jakby okno transferu. Są specjalne mapy do tego, do Kerbali. Przyspieszę czas. Wydaje mi się, że tak jest dobrze. Dobra. No to teraz niestety trzeba się zabrać za budowę rakiety. Tylko może przyspieszę czas do dnia. W ogóle to wgrałem te mody Parallax 2.0 i to nawet dosyć ciekawie wygląda, tylko teraz w nocy nie widać. No i trzeba być jakby w locie, żeby były wszystkie te drzewa. Ale to będzie zaraz. Oczywiście buduję sondę, więc... No nie mogę tam polecieć z Kerbalem jak na razie. Znaczy to dosyć ryzykowna misja. Zastanawiam się, czy wziąć Science Juniora, ale chyba wezmę. Bo nie mam zamiaru tam więcej latać. Znaczy będę musiał. Albo dobra, nie biorę Science Juniora jednak. Zarobię mniejszą sondę. Barometr. Termometr. Może ją jakoś... O, właśnie. Tak mogę ją ustawić. I chyba to będzie tyle. Znaczy, nie wiem szczerze mówiąc, jak się posługiwać tym magnetometer boom. Więc może lepiej nie będę tego dawał. Jeszcze ten zbiornik weźmy i baterię. Powiedzmy, że tyle wystarczy. Albo nawet bez tych. Co tu jeszcze? Aha, anteny trzeba dać. Tylko... Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jaki typ dać, ale to chyba... Ten direct muszę. Trzymam nadzieję. Dobra, dam to, ewentualnie później zmienię. Jeśli sprawdzę w międzyczasie. No panele słoneczne oczywiście. Aha, tylko nie wiem, czy ja nie będę przesyłał danych, to... Znaczy, jakby się nie udało wrócić na Kerbin, to będę musiał przesyłać dane. Więc... A do nich chyba dosyć dużo prądu potrzeba. Więc tak jakby co to mogę coś takiego zrobić. No, prądu to na pewno nie zabraknie. Zresztą te baterie chyba nie aż tak dużo kosztują, co nie? No właśnie, 360, to nie muszę ich żałować. I w zasadzie, jeśli chodzi o sondę, to nie przypominam sobie, żebym miał coś tu jeszcze dać. Ewentualnie na tych bateriach jeszcze panele słoneczne mogę. Tak o. No i... Aha! Właśnie, bo ja mam ty wrócić na Kerbin, to... Albo mogę zrobić coś takiego, jak opowiadałem na którymś tam filmie, że... Podlecę czymś do tego, złapię i wrócę, albo... Tutaj, do tej sondy dodam spadochrony. Ale myślę, że taniej dodać po prostu spadochrony, więc... Tak mogę zrobić. No i dajmy 4 hamujące. Mam nadzieję, że to wystarczy. I czy coś tu jeszcze muszę dać? Tylko żebym dosięgał ten... Nie no, raczej będę dosięgał ten zbiornik, to eksperymenty.
Dobra, niestety muszę tak ustawić temat, bo w zasadzie wchodziła w tę antenę. Dobra, jest dobrze ustawione. I teraz czy coś. Jeszcze ewentualnie w zasadzie mógłbym koło reakcyjne dodać, ale to... Aha, właśnie. Bo jak dałem tutaj jednak spadochrony, to jeszcze tarcza ablacyjna. I może dam wyżej trochę tę antenę, bo koliduje to z tym. O, dobra. Nazwę sobie to jakoś. I7. I teraz, to chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Bo sobie może... Jeju. Może sobie przypomnę zaraz, jak trzeba coś jeszcze dodać. No i teraz silniki. Niestety mogę mieć problem, bo no zazwyczaj daję trochę za mało paliwa i misja do końca się nie udaje. Zazwyczaj robię rakiety, w których jakby mam ten silnik, ten nerw atomowy, no bo on jest dosyć wydajny. No i potrzebuję tylko paliwa bez utleniacza, a ja go tutaj no niestety nie mam. No i co teraz? Ile to waży w sumie? Tonę jedną, to w sumie niby niedużo. W zasadzie... Może mógłbym zrobić... Coś takiego? Ile to? Chwila. Dajmy... Wejkiem 3203 metry na sekundę, no nie wiem. Mógłbym teoretycznie jeszcze dodać trochę paliwa do tego stage'a, ale też... Dobra, to powiedzmy, że to będzie człon na powrót. Sobie przekoloruję. Dobra, to lepiej wyglądało. To będzie człon do powrotu. Tylko żeby było jakoś ładniej, to może dam jeszcze to EP12 Engine Plate. Dobra. To mogę. Okej. I w zasadzie do budowy reszty rakiety mógłbym zrobić timelapse'a, bo już, ojeju, 9 minut nagrania. To chyba ja zrobię ten film na dwie części, ale zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, timelapse'a robię. Dobra, rakieta chyba jest gotowa. Tylko tutaj niestety no nie mam
tej owiewki jakby na 2,5 metra. Więc tutaj trochę dziwnie to wygląda. Ale dobra. Chyba wszystko jest dobrze, więc mogę lecieć w sumie. W ogóle chyba nigdy nie prosiłem o subskrypcję na filmie. No ale zostawię to już tak jak jest. A przynajmniej jak na razie. O! Teraz widać efekty tego moda. Wystartuję i będzie widać. Ale są tutaj na przykład drzewa. Mega fajnie to wygląda. W ogóle widziałem Eve, jak jest na powierzchni i tam są w ogóle jakieś bąble czy coś, nie wiem. Jeśli tam wyląduje, to będzie widać. Znaczy, oczywiście nie w tej misji, nie? Ale... Tylko dałem trochę mało paliwa do tego stage'a. Trochę bezsensowny... Ja nie mogę, co ja zbudowałem. To nawet mnie w kosmos nie wyniesie. No właśnie. Mam nadzieję, że uda się z tym zrobić orbitę. Już apocentrum 60 km, to w sumie może się udać. Czyżby się nie udało? Ta, tamtego stage'a za mało paliwa tam dałem do tamtego stopnia i... Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że na tym etapie, co teraz jestem, odczepię ten stopień. Znaczy, w sensie, że włączę dopiero. W nim mi się już kończy paliwo, więc będę... Nie wiem. Chyba po prostu włączę na nowo ten lot. Bo źle zrobiłem rakietę. Jest dosyć duże. Chyba, że bym... Znaczy mogę dodać ten zbiornik, ale... W zasadzie mógłbym dodać boostery po bokach. Dajmy to. No nie, co? Aha, rakieta już za ciężka jest. Nie wiem, tak może być chociaż. Nie wiem, dodam chociaż... A, właśnie, bo mam te boostery kickbacki, te stare. Ale to też jest za ciężkie. Jeju, no same problemy z tą misją. Mogę dać te boostery, ale one mi za dużo nie dadzą. Niestety. No ale zawsze coś. Ej. Obniżę je trochę i dodam taśmę klejącą, żeby... Znaczy, taśma klejąca. Trochę głupia nazwa, ale... I będzie już. I wystartuję. Nie muszę... Znaczy, chyba mogę zrobić... Przyspieszyć nagranie, gdy... Będę leciał. Znaczy, no teraz startował. Bo w zasadzie już nieudane co prawda, ale jednak było widać start. W ogóle 20 minut nagrania, a ja ledwo zacząłem startować. Ale to z tej mapsy będą to. Dobra. Dobra. Udało się zrobić orbitę i jeszcze nawet jest paliwo w tym stage'u, więc w sumie ustawię Eve jako cel.
Tylko nie wiem, gdzie mam dać manewr. Że tak? Chwila, dam tak manewr, to może będzie dobrze. Nie. Chwila, zaznaczę sobie te znaczniki. O. Ale dobra, raczej będę robił korekty jakby kursu, ale... Tak. No, ogólnie to co oglądacie to chyba będzie jakaś komedia. Bo mam problemy z manewrami takimi. Nie, no co nie może być z tej strony, jeju. No manewr nie umiem zrobić. Chyba było lepiej już wcześniej, szczerze mówiąc. Jak wyszła? 60... Mhm. Tak. Mógłbym poprawić to jeszcze trochę. 65 tysięcy kilometrów to nie, ale... Znaczy... Nie tysięcy chyba. Nie wiem, dobra, nieważne. Ale chyba coś takiego... Wystarczy. Dobra. Manewr chyba zaplanowany nawet dobrze, a najwyżej zrobię później korekty. Liczę na to, że ta misja się powiedzie, bo... Zmarnuję dużo czasu, jeśli nie. Ojeju, ale ja dużo prądu mam. Znaczy, dałem tak baterii, no to mam dużo. Aha, antena jeszcze rozłożę tak jakby co. Bo czasem o tym zapominałem. Albo o panelach słonecznych. Ja w ogóle liczę na to, że ja dobrą antenę... No, dałem. Bo jak nie, to też trochę przypał. Okno gry mi się zamknęło i trochę nie wiem, czy się udało naprowadzić na tę trajektorię, ale poprawię jeszcze. W ogóle chyba jednak mam nadwyżkę paliwa trochę. Znaczy, zobaczymy. Dobra, robimy korekty kursu, bo coś się chyba nie udało. 400... Nie no. Nowy manewr. O. O, udało się znowu. Tylko teraz trochę... O. Super. Trochę uda się chyba bliżej podlecieć planety. Przy okazji. Dobra. 121 metrów na sekundę. To w sumie też nie tak dużo. Zrobię sobie quick save'a. Tak jakby co. Tak, i chyba w sumie mogę podzielić ten odcinek na dwie części, bo... Już mam pół godziny nagrania. Część powiedzmy, że wytnę, albo tam przyspieszę czas, nie wiem, ale... To nie może być tak długi odcinek. Chyba kasę dostałem. Dobra, to plan na ten film, no to jest, że tam dolecę. Albo chociaż ustawię się na trajektorię.
A jutro zrobię badania i spróbuję wrócić. O, udało się. Dobra. Czyli w zasadzie spełniłem cele tego odcinka. Ojeju, fajnie ta planeta teraz wygląda. Można by teoretycznie jeszcze zrobić małą korektę, by podlecieć bliżej, tak powiedzmy 100 tysięcy kilometrów nawet, ale... Znaczy 100 tysięcy metrów. Ale czy to ma sens? I tak jest już dobrze. Okej. Dobra, spróbuję coś takiego. Jak na razie jest dobrze, bo mam 53 tysiące, to nie... Dobra, coś takiego. Bo jakbym na 53 tysiące metrów podleciał, to już bym się w atmosferze spalił. Dobra, wystarczy, to na pewno wystarczy. No i dobra, jestem w zasadzie już ustawiony. Tylko żeby te panele słoneczne... O, dobra, tak będzie prąd generować. Jestem już ustawiony w sumie na trajektorię. I to był dzisiejszy cel, tylko nie mam w zasadzie screena na miniaturkę. Dobra, zrobię teraz. Okej, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Postaram się go zrobić tym razem szybciej, no tylko teraz nie bardzo mogłem nagrywać. Ale dobra, dzięki za oglądanie i pa.